Znaczy w tym przypadku mamy gitarę typową, która nawiązuje jakby do stylistyki metalowej, tak? Aczkolwiek w latach 60 ta gitara ma swoją historię. To jest tak, że ona się pojawiła w 58, powiedzmy, ten kształt. I na początku na tych gitarach grali bluesmeni na przykład. Freddie King, potem Hendrix, potem zespoły nawet popowe. Więc to jakby szukano oryginalności w kształtach, ponieważ gitary typu, można powiedzieć, najwyższej marki, tam Fender czy Gibson, one się ścigały między sobą i każda próbowała przebić się troszeczkę oryginalnością. Dlatego wynik takich futurystycznych kształtów to są lata 50. i podchwycili to oczywiście później muzycy metalowi, bo te gitary jednak Ostre są kształty. ostre kształty, tak? To jakby potem jeszcze je oczywiście doprawiono, czyli zrobiono jeszcze ostrzejsze, na przykład te rogi, tak? Więc mamy tutaj jakby, ale czy to jest gitara dla metalowców, to do końca bym się nie zgodził, ponieważ na przykład The Edge z U2 gra właśnie na Explorerze, między innymi. A grają muzykę, powiedzmy, taką około rockową, tak? Nawet można powiedzieć popową, więc No to tak mamy tutaj jak na fałce grał Lenny Freddy King. Kravitz. No, no, na Na przykład, przykład, nie? nie? Albo na przykład Hendrix w 69 grał na fałce już. Oczywiście przyozdobioną Albert King. kwiatami, ale była to jednak fałka, nie? Oni szukali, muzycy Wishbone Ash, taki zespół angielski był, no, mnóstwo takich zespołów popowych wręcz używało tych kształtów, szukało oryginalności po prostu. Więc jakby kształt gitary dla mnie nie narzuca stylu, a jest to jakby trochę takie zaszufladkowanie, bym powiedział, tych gitar, nie? Ale to też jest A tak, że aktywne pick-upy kojarzą się z metalem nie do bezpośrednio, nie? końca, znaczy głównie tak, ale na przykład Gilmour z Pink Floydów to też Tak. używał, czy Clapton, No tych takich bez noiselessów tak zwanych, tak, bo tak? mają swoje I zalety. Nie szumią. To jest no. bardzo istotne, szczególnie w takiej muzyce, gdzie gramy tak punktowo, no nie, tam załączamy jakieś bramki szumów i tak Tak. dalej. Też chodzi o to, nie, żeby każdy dźwięk był po prostu Czy odseparowany. wydaje mi się, że to jest kolejny krok w gitarowym jakimś świecie takim, idziemy w stronę modern. Delikatnie idziemy cały czas w stronę modern i to jest dobry krok, bo ponieważ wszyscy gitarzyści od lat 50. szukali czegoś lepszego cały czas, tak? Hendrix grał na gitarach nowoczesnych na tamte czasy. Teraz mamy muzyków nowoczesnych, którzy niby wracają do vintage'u, ale jednak szukają tego lepszego brzmienia, tak? A lepsze brzmienie nie polega na tym, że bierzemy wzmacniacz z 60. czy z 50. lat i mamy wow, ale to jest fajne. No No. to jest fajne, oczywiście, to jest super technologia lampowa, ale niestety ten krok musi być wykonany, No, nie? ale spoko jest to, że w tych pick-upach masz też w sumie i masz ten brzmienie Burstbuckera skopiowane tak naprawdę i masz modern, więc możesz sobie w sumie wybrać, czy chcesz grać bardziej takim nowoczesnym brzmieniem, czy chcesz takim, co w Tak. zasadzie nawiązuje do To korzeni, jest no nie? oczywiście Do tych plus, ale pierwszych muzycy pick-upów. później się określają na sam koniec, ci już tacy bardziej zaawansowani, że nie chcą mieć instrumentu, na którym zagrają wszystko, bo to nie na tym polega rzecz. Tylko specjalizują się na przykład w danym stylu i wybierają dokładnie gitarę, która się będzie w tym stylu odnajdywać, tak? No tak na przykład ktoś gra bluesa, no to wiadomo, że będzie bardziej wpatrzył w stronę Fendera lub Gibsona klasycznego, a ktoś, kto gra w muzykę nowoczesną, będzie szukał czegoś nowoczesnego, tak? Tak? Więc tak samo i w gitarach tutaj mamy napakowane elektroniki teraz multum i nikt się tego nie wstydzi, tak? Nawet w wzmacniaczach, czy w efektach, czy w gitarach to już jest, to dla mnie to już jest norma, nie? Ale się rozgadałem. Teraz dopiero, nie? Się powinna taśma kręcić. Bo się chyba Przynieś kręciło piwko, przynieś nawet. piwko. Ja coś czuję, że to było odpalone na zasadzie gadajcie sobie, gadajcie. No bo to tak jest, Nie, nie? Dostajesz taką gitarę. Ona ci się kojarzy. Myślę, że jakbyś poszedł z takim Explorerem, czy z fałką to może jeszcze, nie? no, Chociaż ale ta jest taka czarna, mroczna, no nie? Jakbyś poszedł z takim Explorerem na jam session bluesowy, albo nie daj Boże, jazzowe, jazzowe. to mogłoby być różnie, no nie? Znaczy, na początek pewnie byłoby Byłoby zdziwienie na zdziwienie, pewno. ale myślę, że sama gra się jakby broni muzyka, No ale tak? jakbyś Więc gain skręcił, to może by się zaczęli do ciebie odzywać ludzie. tak. Wydaje mi się, że to jest coś, co przykuwa uwagę po prostu, a tego po prostu trzeba w muzyce też. Co nie dograsz, to wyglądasz. To jest dobry moment, że To jest dobry moment, żeby żeby skończyć. skończyć ten test.